Siemanko, ja jestem Gomullo, witajcie na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w Turcji, w mieście Marmaris. Jesteśmy na przystani i właśnie idziemy. Będziemy wsiadać na łódkę, idziemy połapać sobie rybki. Nie wiem jakie, zobaczymy. Nie wiem co się mogę spodziewać. Oglądajcie film do końca, lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie kciuki, elo. Po około 40-minutowym rejsie po zatoce na Morzu Egejskim w końcu dotarliśmy do swojego miejsca, gdzie łowiliśmy przez następne 5 godzin. Jako przynęty używaliśmy pociętych na kawałki krewetek na zestawie złożonym z 4 haków i ciężarkiem. Łowiliśmy ryby z dna na głębokości ponad 40 metrów. No i jest kolejny gatunek. Był tylko mały problem. Gdy zapytałem naszego przewodnika, co to za gatunek, stwierdził, że to silverfish. Gdy chciałem przetłumaczyć nazwę na język polski, w wyszukiwarce pod frazą silverfish wyskakuje mi takie coś. Jeśli ktoś z was wie, co to za ryba, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. Trzy kurwa spadły. Ja tutaj. Nie wiem, to ja się bardziej komfortowo czuła na łodzi niż ty, to jest aż dziwne. Wiesz, ty dobrze żyje. Patrz, pa, jak bije, pa. Dwie na raz! Fishes! No! I should be the fish bucket right here! Yeah. The friends. The couple. Wife and husband. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego ryby nie wróciły z powrotem do wody, to już wam tłumaczę. Na początku przewodnik powiedział nam, że wszystkie ryby, które złapiemy, zostaną przekazane dla ubogich rodzin.
Jak najbardziej popieram taką inicjatywę i oddawaliśmy wszystkie złowione ryby, aby w jakimś stopniu pomóc potrzebującym. Podczas pobytu w Turcji nurkowałem po raz pierwszy w życiu. Niesamowite uczucie i niesamowite emocje. Na Instagramie pytałem się, czy chcecie zobaczyć podwodny świat z GoPro. Większość była za, więc właśnie teraz zapraszam na kilka ujęć z podwody. Warto obserwować mnie na Instagramie. Jak sami widzicie, macie realny wpływ na to, co będzie. Hello! Dobra, pora wrócić na powierzchnię do głównego tematu filmu, czyli łowienia. Teraz, gdy wiem, gdzie się ryby ukrywają, żadna przede mną nie ucieknie. Jak byś miał do obrania? Nie wiem. Ty silna jesteś jakoś. Kurwa. Wow, makrelka. Ale duża. Duża, no. No, popatrz. 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 No. Ciebie! No. Było czuć to, że jest silniejsza. Silverfish. Ja nie czułem w ogóle tej ryby teraz. Znaczy poczułem branie, nie czułem, że ją ciągnę. Patrz, nawij ją tak. Tu za koniec tak. Tylko mi ten ciężarek przeszkadza. Obróć i z powrotem. Tak. O. Powrócić. I teraz od dołu, nie? O. No nie, bo ona mi się rozwala. Musisz większy troszeczkę taki, albo otwarty się znaleźć. Ja zarzucę trochę dalej tą teraz.
Mamy tablet. O kurwa, oj, to jest coś dużego. Miałem branie i ciągnąłem małą rybę. Podczas holu coś większego musiało uderzyć. Na pewno nie był to żaden zaczep. Czułem, że mam dużą rybę na wędce. Wędka mi się wygięła i ciągnęło mi wędkę w dół. Lecz niestety puściłem. Ale to było coś dużego. Jest? To jest, przyjął. Taka rybka, silverfish. Silver. Nie, to nie jest silverfish. To jest inna. O, ale jebnie się było. Wow. Wow, ty! Taka rybka. Taka rybka. Patrzcie, moja największa makrela w życiu. Taka. Jeśli podobał wam się taki odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie i hello.